Umyjesz uszy? Alcatraz. Najlepszy Manhattan. W zagłębiu Śląska. Ty, ale to serio zwykły blok, gdzie ludzie mieszkają? Spartiatic! Widziałem, że drzwi są całe. Nie interesuje mnie. Tylko pustostan, nie? Pani tutaj. To jest puste wszystko, nie? No tak, Mieszko. Tutaj? Tak, to mo przydział na to. A, mo przydział na to. Aha. Rozumiem. Ty, czemu jest 2021? Aha! Ty, to jest ten sam typ, co jury kiedyś nagrywał? Ja myślałem, że to jest 6 lat temu. A to jest 6 dni temu. Kal. Ty, on jeszcze nagrywa. Bo wie pani co, ja tu szukam lokalu. Tutaj na klub Swingers ma być. To jest taki nowy klub. Nie, czemu w ogóle ta pani wiesza pranie na korytarzu po prostu? Tylko czeski. Na klatce schodowej. Nie? Duża? Żeby Jamal zabrał. Ją. Mówi pani, że plajtnie to? Panie. To tu byłem ten. Bartisek, to się nazywało Days by Gone. To trochę jak Maria nazwa gry, ale to nie to samo. W 2014. Dobry. No ta pani Epe ta pali. Może coś się znajdzie tu. Idę poszukać. Nie? Czy co to było? Czym to się na niebiesko świeciło? Głośniej? No to jest tak cicho. Zobaczymy, może jakiś klub swingers. Ty czekaj, żeby nic na ścianie nie było napisane. Jak? Bo często w takich miejscach C-wordy są na ścianach. Pani, szukam mojego wujka. Czy on tutaj gdzieś był taki, obchłaził taki? Nie wie pani, nie? Nie. Po co by mi... Był pan na pierwszej klatce? Ja byłem, jeszcze tu poszukam, może. Ale nie, nie. Po... Ty, ale... To jest niesamowite, jak ludzie się potrafią zaadoptować, że w takim bloku, gdzie... Niektóre mieszkania mają po prostu dziury w drzwiach, że możesz wejść do tego mieszkania. Ludzie normalnie funkcjonują. Idą, myją łazienkę na klatce schodowej i tak dalej. Jakie to jest popieprzone. Ludzie to są jak karaluchy IRL. Że przeżyliby bombę atomową i drugiego dnia już by pranie wieszali na klatce, żeby wyschło. Chłopie, to jest popieprzona sprawa. No masz rację, patrzył, ale to jest chore. Zobacz. Kurwa, szyfrowy zamek. Zobacz to w ogóle. Czemu jest zamek z zewnątrz? Jakby, czemu ktoś na odwrót czuje się? Kurwa. Co się dzieje? Zamek. Ktoś źle drzwi zamontował, to łańcuchem zamknął. Pancerny. Jakie to jest porypane w dupę. Strasznie popieprzone. Co drobnie ciekawe, no. O cię pierdolę, ale tu była biba. Kurwa, Halloween tu musiało być dobre. Niezłe. Spodenki zajebiste. Co jest? Ale spodenki zajebiste. Chyba sobie wezmę na siłkę do Silesii, do Katowic. Też znaja koszula. Czemu to w ogóle... Aha, luj. Ktoś se pranie powiesił, no, no, no. Nie, onikaj. Co ty piszesz? Wyobraź sobie, że masz sąsiada, który wstaje o 4 rano do roboty i tucze łańcuchem. Żeby zamknąć drzwi. Nie mogę. Czemu w każdym
O kur. Kurwa, ale apartament zajebisty. Ty ma tonę skarpet tam. No nie mogę. Ale to jest smutne w sumie, że coś takiego jest, no ale z drugiej strony aż się dziwisz, że w Polsce to jest taki blok, że ludzie normalnie funkcjonują. I tam tyle. Był lumpek kiedyś. Czemu chodzi po bloku i twoją chatę nagrywa? No właśnie, dałeś mu pozwolenie? Ciekawe, czy ktoś otworzy. Dobry, pani. Szukam mojego wujka. Był tu taki. Nie. Na Halloween podobno tu przyjechał. Co? Wczoraj. Na Halloween był tu. Halloween? Chyba przez te drzewo tam skoczył. Nie widziała go pani. Może Floridianie, masz rację. Rzadko. Rzadko, to już trzeba tutaj. A do Biedronki pani chodzi? Co? A do Biedronki pani chodzi? Do Biedronki pani chodzi? No tak, potrzebuję ze sklepu, to chodzę. Tam dziś jest ten. Dzisiaj w promocji widziałem w Biedronce jest pani ten. Prince Polo, jak pani kupi cały display za złoty 50. Ale. Ale dwa lata po terminie. No. Co? Dwa lata po terminie mają wszystko. Nie interesuje mnie wszystko... nic, tylko jak to płacić. Jestem Żydem. Wiecie, kto kurwa wzbogaci. Co my oglądamy? Shadow 3640 dał na Goliborde 5 zł. Jak już nie będziesz miał gier do ogrania, to polecam Plants vs Zombies, ale dwójkę jeśli nie no grałeś. Wiem. Ogólnie więcej wszystkiego jest niż w jedynce. Ale mnie irytowało to, ale może zrobimy po God of War, tak jak wszystko. Dzięki. Dziś jakąś kierowniczkę tam pani łapli, nie? Co w szafie wszystko chowała. No. I teraz to znaleźli i wyszło. Aha. 16 października otworzyli. Bo mury mamy. Aha. Lecę go szukać. Czemu on się nabija z tych ludzi? Chłopie, on stworzył YouTube'a. Z szacunkiem do niego. Nie zginął pan. Dzięki, do widzenia. To jest ten typ, co 15 lat temu żuli nagrywał. Dzięki niemu YouTuberzy są. Tu co się stało? Dobry. Szukam mojego dziadka. Może pan. Ja. Nie wyrobię. Co my oglądamy w dupę? Widział go. On tutaj był w klubie Swingers. Ty, ale on wszedł do mieszkania. Chłopu jakiemuś po prostu do mieszkania wszedł. A chłop podchodzi normalnie, patrzy co mu pokazuje. Wyobraź sobie, że ci ktoś do mieszkania wchodzi z telefonu, pokazuje ci coś na telefonie i się pytasz, gdzie dziadek jest. To chłopie, co byś zrobił? Do mieszkania ci wchodzi typ tak o. On tutaj był w klubie. Cyry? Wchodzi ci ktoś do mieszkania i pyta, gdzie dziadek, cyry? Nie, tego gościa. Swingował tutaj wczoraj. Tutaj? No. Z jednym Czechem i z Niemcem. Był tu podobno. On taki śmieszny, ma humor. Goły tu nikt nie latał wczoraj? Nie, nie. On palca jednego nie ma u nogi też. Jakby nie pan. Widziałem. Nie powiem pan, nie widzę pana. Bo w jednym klapce też łazi tu. Tu gdzieś po dzielnicy. Nie wie pan. Nie widzę pana. Postaram, że to same starsze osoby tu mieszkają. Dobra, to lecę szefie, nie? Ty szef, co to pan ma? Ile petów? Co to? Tytoń. Tytoń? To są kipy. Kipy, no. Cypki? A gdzie to zbierasz? No, a dzisiaj dały pan. Aha. Tak się kombinuje, nie? No. A na Halloween? Ale on jest zadowolony, że ktoś zwrócił uwagę na jego kunszt, że on zbiera pety i wyskrobuje z nich resztki tytoniu i skręci se szlugi z tego. Zobacz, jaki on jest zadowolony. Coś robisz? Proszę? Na Halloween coś robisz?
Na Halębie są zawody, jakbyś chciał. Można wygrać ten, tą tbeczkę smalcu, później skóra zgolony na miesiąc, żebyś miał. Ja tylko, że trzeba rzucić. On pierwszy. Trzeba wziąć ten kilof i rzucić do betoniarki, prosto trafić. Z 12 metrów. On nie próbuje, bo nie, nie? próbowałem. Nie, nie, nie. Będzie jeszcze ten, będzie sztanga i ten, od pociągu te dwa koła, żeby zrobić 10 razy na ławeczce stalowej. Jesteś za słaby. Za słaby? No. Musisz jeść dużo jogurtów. Ja, nie, no smutny jest ten film, tak szczerze, no smutny jest ten film. Nie, czemu? To zatrują cię, nie? Ja wiem, jogurt to dla ciebie jest tak jak ten, nowiczok, nie? To trzymaj się, nie? Ty, kiełbaskę masz tu, patrz. No. Elegancko. No, gladkę. Jak się tu żyje ci, fajnie? Kurwa. Trochę, trochę much tu masz, ale to nic. Może być. O, cytryna. Ty, na zdrowie się je cytryny. Nie chciałbyś sobie zmywarki kupić tu. No. Ty, ta cytrynka, nie? To ona za niedługo będzie skakać tu. Ja nie. Ale smutny ten film, tak szczerze. No, ci ludzie, no nie wiem, oni są trochę już nawet nieświadomi, że żyją chyba. Wchodzi chłopci do chaty, pieprzy jakieś głupoty, a ty se z nim gadasz. Oni mają taką mesę już przez to, że nie wiedzą, co się dzieje. Elegancko. No, dobra, lecę, ziom, nie? Słuchaj, jakby co, to mogę w pasie umyć tutaj u ciebie? Co, posiłce? Masz te mydło i szczotkę. Adios. Ciebie robię w dupę. Ale ciekawe, bo ten typ, możliwe, że on mieszka w mieszkaniu, które po prostu stało, że to nawet nie jest jego mieszkanie, on jest bezdomny i po prostu mieszka na pustostanie, tak jakby. Po prostu stało mieszkanie, drzwi otwarte były, to się wprowadził. Tak to wygląda, nie? Sadge to jest, no ale co no. No to jest druga część tego Alcatraz. O Jezu, co to jest? Powiada, idzie do Opilu. No głosi, nie da się głosić. Blanty rap. O Jezu, czekaj. O Jezus Maria, no mówiłem, że takie napisy zawsze. Przepraszam Twitch, przepraszam bardzo. Dobry. Od razu wyłączyłem, jak tylko to zacząłem, od razu. Coś pomóc, pani? Ja wiesz, pan był przyjemny. O, tak, widzisz, no, daj jak było? Daj pani, no. Bo ja się tam... Wiem, wiem pani, ciężko, nie? A to co jest? A daj pani, chodź tutaj. Dziękuję pani. Nie ma za co pani. Ja samą. Wiem. Ja na stare lata... Znowu te napisy. No znowu te napisy pieprzone na ścianach. Przepraszam, Twitch. Chłop idzie... Dobry. Cze, co? No nie, to baba, ale co się dzieje? Jest tu jakiś lokal wolny. Aha. Będzie tutaj klub, będzie swingers, wiesz? Czesko-niemiecki. Będziemy tu swingować. Tu fajne laski są, nie? Tu. Dobra, szefie, dzięki. O, smurfy. Dobry. Myślałem, że tu rura pękła gdzieś. Nie. Nie? Wszystko w porządku. Ja? Szczury. Wszystko w porządku? Tu wygląda? W sumie. Aha. Szczur podgryzł tutaj podobno ten. Całe budynki podgryzą. No, bo to szczur tutaj jest bardzo... Ja nie wiem, panie. Witam, Jol. Mają nawet... Tutaj piją te szczury, podobno mają powiększone wątroby. No, oni są w tamtej stronie chałupy. Ja wiem. Ścianka taka. No. Nie wiem. Aha.
Co on pierwszy do tych ludzi? Ale shower fajny. Tu macie. O, ta zasłona to kurwa jest fajna. Widzę, że po niej coś chodzi. Jakieś myszki. Nie chodzi. Nie? Tylko pleść to posiada, nie? Aha. Tylko pleść. Ja tu w tym. Ja jakbym się tu przyszedł kąpać, to w rybaczkach. U kurwa, te drzwi padły. A pan nie mogę. Nie mogę. Ale to jest... No niby się śmiejesz, ale to jest smutne bardzo, no. W sensie, a ci ludzie nie są smutni, więc tyle dobrego. Pewno dziura boli. Tu by się wymagało wymalowania. Ja właśnie tak oglądam, wie panie? Co tu zrobić, nie? No jakoś muszę sobie radzą ci ludzie, no ale... Jakieś kaloryfery albo coś. Te listy. No ktoś ma zabek w drzwiach tam. Dymy. No krecik mi też, ale prąd jest. Więc jak prąd by mieli? Jakby to całkowity pustostan nie byłoby. Dobry. O, tu ktoś ma zwykłe mieszkanie. Coś pęka tu u was? Czemu on wchodzi do ludzi do mieszkań taką? I tyle, no. Ktoś albo nie mają taką messę tam, albo nie wiem, nie wiedzą co jest kamera. No nie wiem o co chodzi. Ale to jeszcze jakoś stoi. Słucham? Mówię, na razie jeszcze jakoś stoi. Ja. Ale ci bardziej zadbane mają, nie? Co tak pani krzyczy na tego męża? Ja? Co by się przydał? Masz rację, Mary. Ja przyjdzie tu. Mój kolega przyjdzie tu ze stanu. Nie będzie wytrzymać, w ogóle nie idzie spać. My wszystkie łóżka wyrzucimy, nowe łóżko przynieśli. Fotele, wszystko trzeba było wyrzucić. Pani to gryzie w nocy przecież. No. Nawet jak pryskają, to jeszcze więcej wyrzuci. To jest wszystko rozcieńczone z wodą przecież. Ja. Ale też nie mogą tak pryskać, bo zatrują przecież. No ja, ale to jak, ja panu coś powiem. Jeden da pryskać, drugi nie da. No. I to jest tak co chwilę. To przechodzi, nie? Musiałam wszystko powrócić. Pufy, fotele, będzie pan ten czarny dziur tam w rogu. To będzie malował to rozwiązanie. Co z tego jak pomaluję i tak przejdą z kozini. To jest taki community, że każdy chodzi gdzie chce tam? Tak jakbyś na koloniach był. Same koszta. Jeszcze te preparaty prywatnie trzeba kupować, te, no bo obroz to wszystko, oni to i tak nic nie dają, nic kompletnie. To jest sprawa dla reportera, widzowie, się z tego zrobiło. Dzięki Flippy Vicky za 13 lat. Wielkie są? Te malutkie są, tak u nas jeszcze nie, ale u góry więcej. Masz rację, Mario. No. Dzięki Dogo Omega. Ale co? Co ty mówisz, deszczu? Dobry. Rury jakieś pękły, panie, tu? Coś się dzieje? Nie? Słucham? Ja? Byli. Przedmuchali komin. Zobacz to. Do każdego wchodzi i się gada z nimi. A ci ludzie... O Jezu, on chyba TVP ogląda. To jeszcze lepiej. Panie, tu będzie... No, ja tu ten... To w sumie, to jest jedyna możliwość, żeby dobrze się czuć w takich warunkach. Oglądasz TVP i ci mówią, że jest dobrobyt w Polsce. Od razu ci lepiej, lżej. Robię rekonesans taki, bo tu będzie klub Swingers. Czesko-niemiecki. Przyjadą baby z wielkimi cycami. Będziemy filmy kręcić tu, panie. Ja, mogą być, nie? Ja... No. Elegancko, nie? Boba. Pana tu jak ten. Pan to mu fajnie tu. Bo ci tam tu mają chłopie burdel jak byk. No trzeba dbać trochę. Podłogę, że się coś, jakieś coś potędy. Lecę dalej, to na razie. Jak będzie klub Swingers, to ty jesteś pierwszy w kolejce. Na razie. Gdzie to będzie? Tu na pierwszym piętrze. O tym się dziadek będzie pytał sąsiadów, czy jest już ten klub. Sia, Matex. No, TVP w telewizorze, wiadomo. Kurwa, niemożliwe.
Czekajcie, bo napisy na ścianach. To łazienka kolejna. A tu mają klucz, zamki na elektromagnes. To są aktorzy? Kurwa, ale spa, ja pierdolę. Moje wymarzone. Ale żarówki niepokradzione. Nie myć garów ani kuwet od kotów. Garków ani kuwet od kotów. Kto się kąpie, posprząta po sobie. Bo to już taki prysznic wyłożony płytkami, nie ma pleśni, to już jest porządnie. To na klucz powinno być też. Zajebisty. Chuj zawsze musi być, nie? Czemu ten typ brzmi jak Malik? Malik się na nim wzoruje, bo ten typ tworzył YouTube'a początki. Kurwa, tu co? Pierdolę. A to co, podstawówka? Alcatraz. Tam już bez gumiaków można by się myć, no to prawda. W końcu jakiś slot. Co ty gadasz, Mario? Nie mów tak, nie mów, że mnie zdradzi. Ludziom puka po mieszkaniach. Witam cię, witam widzo. Chyba koniec. U góry nikt nie mieszka, bo im się nie chce łazić. Są elektryczni. Elektryczni to nie potrafią. Chociaż tu mogą być lepsze apartamenty. Pamiętam to, Krecik. Dobry. Pani, coś się tu leje z rur albo coś? Ty, a to patrz. Dele ty. Kurwa, następny zły. To jest ten sam typ. To jest ten sam typ, to nagrywa, tylko 2007, 14 lat temu, widzowie. Ej, słuchaj no. Ej, dostałem na ciebie zlecenie, żeby cię zakopać. No. Dał mi gościu kasę, żebym cię zakopał. Tylko wiesz co, tylko mi się nie chce ciebie kopać, nie? Ja mu zrobiłem wała, wiesz? Wziąłem pieniądze, ale cię nie zakopię. Wiesz? Ale jakby co, to wiesz jak... Kopierdol, jest przerażony. Nie? To byś tak musiał się tydzień, nie wiem, schować tu do piwnicy albo gdzieś, żeby cię nie widział. Boś ty podobno mu bobry wszystkie wyniósł. Bobry żeś mu powynosił, on się wkurwił i zapłacił, żebym cię zakopał. No poważnie ci mówię. No poważnie ci mówię. No bobry żeś mu zajebał gdzieś na Mikula. Początki YouTube'a. I on mówi, jedź do tego gościa, masz tu 1200 zł i go zakop, nie? No i dał mi twój adres, nie? No i tu stoję, no i cię widzę, ale mi się nie chce ciebie kopać, nie? No ale dał mi namiar na ciebie, nie? No i teraz byś musiał się schować tak tydzień w chacie, nie? Żeby on myślał, że cię zakopałem, nie? No, Momek. Co? Ty, ale to weź nie pij tu jaboli na ławkach. Nie piję, ja piję. Nie? W ogóle jaboli nie piję. Ej, to jakby co się ktoś pytał, nie? To cię zakopałem, dobra? Dobra. Nie wyrobię w dupę z tych filmów. Dobra. Idziemy grać. Co? To?
Ej. Ej, potrzebuję na skok kogoś na hurtownię Jaboli. Idziesz dzisiaj? To długo? Co? Długo to masz, co? Z pół godziny opierdolimy. Łama i sikieroś. A o której? No, o której masz ty? Dobra. To ja będę wieczorem. Zara, Mario. Weź łom i siekierę, dobra? Dobra. Ty też idziesz? A już umyjesz? Na skok? Na hurtownię Jaboli, na skok? Co? Na hurtownię Jaboli, na skok. Idziesz. Ale co ty robisz? Nie. Czemu? Gdzie? Ty masz rower. Umyja. Ej. A gdzie ty? Mikulczyca. No kur. Nie piszesz się? A ty piszesz się, nie? A umyjesz uszy? Dobra, umyja. Dobra, do nara. Dobra, umyja. Nie, nie oglądam już. Blank Beats Production. Husaria!